Cześć, z tej strony Sargon i witam Was w kolejnym odcinku Karier Walsall. No i zaczynamy od ustalenia składu i od razu będziemy lecieć z meczami. Pierwszym spotkaniem w tym odcinku jest mecz z Nottingham. No i zobaczymy, jak pójdzie nam ten mecz. Ostatnio trochę nam ta forma zleciała w dół. Zaczęliśmy przegrywać i to przegraliśmy nawet bardzo wysoko jedno spotkanie, co na pewno nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość. No ale miejmy nadzieję, że to się poprawi. Na razie cały czas jesteśmy wysoko w tabeli, więc tutaj nie ma tragedii. No ale nasz rywal także nie jest ekipą z dolnej części, tylko będzie na pewno walczył o awans. Na pewno będzie się liczył w tej walce, no bo to jednak aż 6 drużyn ma miejsce w barażach, no więc rywalizacja będzie spora o te pozycje. Jeśli chodzi o naszą drużynę, no to tak się prezentuje 11 na to spotkanie. Jeśli chodzi o skład, no to tutaj jak widać nie ma jakichś specjalnych zaskoczeń, raczej większość zawodników podstawowa albo taka, no, która może równie dobrze grać na innej pozycji z innymi tam zawodnikami z naszego klubu. Tutaj mieliśmy pierwszą okazję, której nie wykorzystaliśmy. Nasza kolejna akcja. Ferrier strzela, no ale niestety broni goalkeeper Nottingham. No i atakują nasi rywale. Jest Darikwa uderzenie, no i mamy bramkę dla Nottingham Forest. 1-0. Prowadzą nasi dzisiejsi rywale. Przegrywamy. No i będziemy musieli gonić wynik w tym spotkaniu. Na to wygląda. Tutaj mamy dośrodkowanie, nic z niego nie wyszło, jednak tutaj podanie. No i naprawdę bardzo dobry strzał. Niestety nie dał rady wyłapać tego nasz bramkarz. Jednak Edward próbuje odpowiedzieć niestety niecelnie. No i kolejna akcja, Nottingham Forest. Grant strzela, no i tym razem ratuje nas goalkeeper. Kolejna sytuacja. Mamy Carvalho. Carvalho cały czas przy piłce strzela, no ale tutaj boczna siatka. No i w końcu mamy sytuację Ferrier. Morgan Ferrier, no ale niestety tutaj beznadziejnie uderzył. I cały czas 1-0 dla Nottingham. Grant, Ward, Gutierrez, jest dośrodkowanie, Loli dociera do tej piłki i mamy 1, a właściwie to 2-0 już. Mamy podwyższenie tego prowadzenia, mamy kolejną bramkę dla naszych oponentów. No i teraz ten wynik już jest zdecydowanie gorszy. Teraz mamy dwie bramki do odrobienia, no ciężko będzie, ciężko. A nasi rywale nie odpuszczają, Ward strzał, no i tutaj nas ratuje bramka. Już mamy drugą połowę. Devlin strzela, niestety niecelnie. No i okazja po raz kolejny dla naszych rywali. Cash uderzenie, no ale tutaj ratuje nas Robert. Carvalho strzela z rzutu wolnego. No i mamy gola numer 3 no, dla Nottingham Forest. No i tym samym no, w tym meczu już raczej będzie przegrany. Genialne uderzenie z rzutu wolnego. Naprawdę kapitalnie to zrobił ten zawodnik. No i mamy 3-0. Próbujemy jeszcze coś strzelić. Kitolano. Mamy dośrodkowanie. Ferrier próbuje dotrzeć do piłki. Nic z tego. Jeszcze Kitolano. Dobson. Dobson strzela, no ale został ten strzał trochę przyblokowany. Nic z niego nie wyszło. No i to spotkanie ostatecznie kończy się wysokim zwycięstwem Nottingham Forest. 3-0. Przegrywamy kolejny mecz ligowy. No i wygląda na to, że wcale w tym Champions League nie będzie tak łatwo. Początek był bardzo obiecujący, no ale teraz te mecze pokazują nam, że jednak nasi rywale prezentują dużo większy poziom niż ekipy z League One. Więc tutaj będziemy musieli się spiąć, jakoś wrócić do dobrej dyspozycji. Zacząć bardziej stabilnie się prezentować na boisku. No zobaczymy, czy nam się to uda w najbliższych spotkaniach. Teraz czeka nas mecz z trzecią ekipą, która awansowała, czyli z Charlton Athletic. Tak więc tutaj jakieś szanse są, żeby trochę się odrobić. Tak więc mamy po raz kolejny mecz z ekipą, która awansuje. Wcześniej graliśmy z Oxford, z nimi zremisowaliśmy, teraz gramy z Charlton, które awansowało po barażach. Jeśli chodzi o naszą ekipę, to tak wygląda skład na to spotkanie. Tutaj nie ma praktycznie żadnych zmian. Znaczy nie, no jest w sumie trochę tych zmian bardziej. Jest Candlin między innymi. No i także zmiany na innych pozycjach drobne. Jeśli chodzi o Charlton Athletic, no to tak wygląda ich 11 na to spotkanie. Zobaczymy, jak się zaprezentują, bo ta ekipa miewa ciekawych zawodników. No ale jak będzie w tym meczu to wyglądało, no to za chwilę się przekonamy. Przechodzimy już do samego spotkania. No i Charlton atakuje. Mamy groźne uderzenie, no ale obok bramki. No i odpowiedź naszej ekipy, Gordon. Josh Gordon. No i mamy tutaj faul. Będzie 11 dla Walsall.
żółta kartka dla zawodnika Charlton, no i rzut karny dla naszej drużyny. Będziemy mieli okazję tutaj wyjść na prowadzenie, mamy bardzo dobrą sytuację. Poszkodowany sam będzie tutaj próbował wykorzystać ten rzut karny, no i mu się udało. 1-0, Walsall prowadzi z Charlton, bramka Josha Gordona, naszego napastnika cofniętego w sumie można powiedzieć trochę, bo on zazwyczaj gra jako ten drugi napastnik. No i Candlin, Gordon strzela, no w drugiej połowie to już, ale nic z tego nie wyszło. Dobson strzał z dystansu i tutaj mamy genialne uderzenie, no ale niestety tylko słupek. Jeszcze okazja dla Charlton, uderzenie, łapie to na całe szczęście Robert z większych kłopotów. No i udaje w końcu nam się wyjść z tego dołka, znaczy powiedzmy, że udaje nam się wyjść, bo wygrywamy to spotkanie, jednak wygrywamy je jedynie dzięki temu, że strzeliliśmy ten rzut karny wykorzystaliśmy, no a poza tym żadnej bramki z gry tutaj nie było, więc ten mecz do imponujących na pewno nie należał. Na pewno można się tutaj jeszcze sporo poprawić, no ale to jest no dobra wiadomość na początek. Mamy zwycięstwo, mamy 3 punkty, na pewno takie mecze też są bardzo istotne. No a teraz już kolejne spotkanie nas czeka. Tym razem naszym rywalem będzie Huddersfield, więc kolejna ekipa, która grała w Premier League. No i tutaj będzie naprawdę ciężko. Gramy na wyjeździe, Huddersfield kontra Walsall. No i no mówiłem, będzie ciężko. Przekonamy się, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o Huddersfield, no to tutaj mamy naprawdę ciekawe nazwiska. Zdarzają się takie. No i jak się zaprezentują w meczu, no to za chwilę się o tym przekonamy. No na pewno będą walczyć o powrót do Premier League. Tak mi się wydaje, że nie odpuszczą tego. Jeśli chodzi o naszą drużynę, no to tutaj raczej podstawa już jedenastka, na pewno bardziej podstawa niż w poprzednim spotkaniu, bo Ferrier występuje z powrotem od pierwszej minuty. Poza tym w sumie bez zaskoczeń na wszystkich pozycjach. Przechodzimy już do samego spotkania. Mamy Granta, który podaje do Obiero i ten wykańcza tą akcję. Jest 1-0 dla Huddersfield. Szybko obejmują prowadzenie nasi rywale. No i musimy gonić wynik. Po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że nie będzie powtórki z Nottingham Forest, bo nie byłoby to na pewno coś dla nas pozytywnego. No ale tutaj no, akcja szybko przeprowadzona i skuteczna między innymi. Huddersfield atakuje Grant, jest Fernandez. Grant strzela, no ale tutaj ratuje nas Roberts, więc brawa dla niego, jednak jest rzut rożny, Fernandez dośrodkowanie, uderzenie głową, Fellaini przy piłce, nie ma tutaj jednak rzutu karnego. Mamy jednak kolejną akcję Huddersfield, dośrodkowanie Durma, Fellaini i mamy 2-0. Były zawodnik Manchester United między innymi strzela nam bramkę, no i już no, przegrywamy dwoma bramkami, musimy dwie bramki odrabiać. Próbujemy tego dokonać, tutaj był groźny strzał, niestety nie ma bramki, jednak jest Ismail strzela, nic z tego, jeszcze próbował tam dożyć piłki Ferrier, no ale się nie udało. No i mamy Origiego, który dośrodkowuje, nie ma bramki, ale jest Fernandez, który genialnie uderzył z dystansu. No i Huddersfield tym samym prowadzi 3-0, mamy więc powtórkę z Nottingham Forest, no bo oni także 3 bramki nam strzelili. Tutaj jest podobnie, jednak walczymy dalej. Ismail, Yearwood. Drugi Yearwood uderza, jednak tylko słupek. Niestety w tej sytuacji jeszcze Eric Durm tutaj próbuje. Nic z tego nie wyszło, no ale nie zmienia to faktu, że przegrywamy to spotkanie. Jest to kolejne spotkanie w ostatnim czasie, które kończymy porażką, więc ta forma cały czas nie jest stabilna. Ten mecz Charlton troszkę tutaj poprawił naszą sytuację, ale jeszcze trzeba walczyć, jeszcze tutaj trzeba się starać, żeby wyjść z tego dołka, bo kolejny mecz przegrywamy wysoko, no i to pokazuje, że jednak być może nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby walczyć tutaj o awans do Premier League. No zobaczymy, jak na razie cały czas pozycja w tabeli nie jest zła. Jesteśmy tutaj cały czas na szczycie, bo jednak zrobiliśmy sobie tą przewagę punktową nad kilkoma drużynami, tymi początkowymi meczami. Jednak tutaj im więcej tych porażek będzie, tym gorzej może być, jeśli chodzi o jakiś awans do Premier League. Zobaczymy. My już sobie przechodzimy do ostatniego meczu w tym odcinku, mecz z Hull City.
No i gramy tutaj u siebie, więc może to w końcu będzie szansa na jakieś zwycięstwo. No, Hull City to jest ekipa, która też grała w Premier League, ale jednak już parę lat temu. Chociaż to chyba nie było aż tak dawno, no ale nieważne. W każdym razie nie mieli oni najlepszego sezonu, więc raczej tutaj Huddersfield jest zdecydowanie lepszą ekipą. Jeśli chodzi o naszą drużynę, to tak wygląda jedenastka na ten skład. Między innymi tutaj Musa występuje, bo dawno mu nie dawałem sytuacji, w sumie trochę tak zapomniałem o tym zawodniku, a jest to zdecydowanie jeden z naszych większych talentów. Jeśli chodzi o Hull City, no to tak wygląda ich jedenastka. Gra Grosicki, mamy więc polski akcent w tym spotkaniu, nie tylko w postaci mojej osoby, ale także i reprezentanta Polski. Ferrier spróbuje uderzyć, no i udaje mu się to w pierwszej akcji naszej ekipy w tym spotkaniu. Szybko obejmujemy prowadzenie, no i dzięki Ferrierowi mamy kolejnego gola. Kibice się cieszą, no ale Ferrier naprawdę genialnie się prezentował w pierwszym sezonie naszej kariery, no i w tym także strzelać bramki, jak widać. Jeszcze Ferrier tutaj też miał sytuację, niestety tutaj uratował Hull goalkeeper. Mamy jednak kolejną sytuację dla naszego napastnika Ferrier i mamy gola numer 2. 2-0 już prowadzimy w tym spotkaniu. 20 minuta i wysokie prowadzenie. No i ten mecz już bardziej zaczyna przypominać te nasze wcześniejsze spotkania. Kolejna nasza sytuacja, Ferrier, uderzenie, niestety tym razem strzał nieskuteczny. Mamy jednak rzut rożny. W dalszej części tego meczu z niego też nic nie wyszło. Jednak jest Roberts, Guthrie, jeszcze Edwards i Joe Edwards, no ale niestety tutaj bramki także nie ma. No i już mamy drugą połowę, Hull próbuje odpowiedzieć, strzał jednak niecelny. Kolejna sytuacja dla Hull City, Toral, Irvine. Toral strzela, no i mamy gole, jakoś to umieścił w siatce. Naprawdę ciekawe uderzenie, kapitalny strzał, no i mamy 2-1. Mamy bramkę kontaktową dla Hull City. Miejmy nadzieję, że nie przeszkodzi nam to w zwycięstwie w tym spotkaniu. Jak widać, mamy tutaj dobrą sytuację. Ismail sam na sam jednak podaje piłkę do Musy, a ten to umieszcza w bramce. Mamy 3-1. Także ten młody zawodnik strzela swojego gola w tym spotkaniu. Omar Musa. Będzie trzeba zdecydowanie częściej dawać mu tę okazję, no bo nie zaprezentował się źle. Strzelił bramkę w tym spotkaniu. No i ten mecz był zdecydowanie najlepszym, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zaprezentowaliśmy się solidnie, co prawda Hull strzeliło tą bramkę, była bramka kontaktowa, jednak udało nam się odpowiedzieć kolejnym golem, no i tym samym tą ostatnią bramką chyba już zlikwidowaliśmy nadzieję Hull na dobry rezultat w tym meczu, tak więc mamy tutaj zwycięstwo. No i tak wygląda tabela po dzisiejszym odcinku, jesteśmy na pierwszym miejscu, więc jak widać także inne ekipy tracą punkty. Jednak my tych bramek straconych mamy sporo w porównaniu do chociażby Norwich czy Huddersfield. Tak więc będzie trzeba to zdecydowanie poprawić, trzeba będzie ustabilizować w grę w obronie. No ale to już będzie trzeba wykonać w przyszłych odcinkach, bo w tym odcinku to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oceniajcie, komentujcie, zajrzyjcie na fanpage i zapraszam na kolejne filmy na moim kanale. Hej!